Cześć! W dzisiejszym filmie przedstawimy Wam jeden z naszych bestsellerów, kolekcję Nepo, którą charakteryzuje naprawdę świetna cena. Justyna Dubiel, zapraszam Was na film. Kolekcja Nepo Plus to propozycja prosta w formie i w zastosowanych rozwiązaniach. Ze względu na mnogość dostępnych wybarwień macie duże możliwości aranżacyjne, co jest zdecydowaną zaletą tej kolekcji. Znajdziecie w niej meble w kolorze bieli, dębu Sonoma, węgę albo w połączeniu dwóch wybarwień. My dzisiaj pokażemy Wam szafę i kredens w wybarwieniu bieli i dębu Sonoma. Natomiast na naszej stronie twojemeble.pl znajdziecie wszystkie meble z tej kolekcji we wszystkich dostępnych kolorach. Kredens Nepo Plus posiada 4 szuflady i 2 szafki. Został on wyposażony w wygodne uchwyty, które pozwalają z łatwością otwierać zarówno szuflady, jak i szafki. Po otworzeniu pierwszej szafki w środku możemy zauważyć jedną półkę, która dzieli przestrzeń szafki na 2 części. Natomiast nie została ona wyposażona w system cichego domyku. Podobnie jest z szufladą, gdzie możemy po zamknięciu usłyszeć charakterystyczny dźwięk. Natomiast zdecydowaną zaletą kredensu jest ilość szuflad, która pozwala na przechowywanie dużej ilości rzeczy. Szafa Nepo Plus posiada w środku jedną półkę i jeden drążek na wieszaki. Taki podział przestrzeni pozwala Wam na wybór dogodnego sposobu przechowywania ubrań. Część z nich możecie ułożyć na górze, a część powiesić na wieszakach. Natomiast szafa z tej kolekcji również nie posiada systemu cichego domyku. Kolekcja Nepo Plus posiada szeroki wybór mebli, a wśród nich znajdziecie ciekawe regały, które będą bardzo dobrym miejscem na książki, a które nasi klienci często wybierają do swoich domowych biur. Innym dobrym rozwiązaniem dla Waszego domowego biura może być małe biurko, również z kolekcji Nepo Plus, ale warto zaznaczyć, że z tą kolekcją urządzicie nawet przedpokój. Dajcie znać, jak spodobała się Wam kolekcja Nepo Plus, a jeśli ten film pomógł Wam w podjęciu decyzji o zakupie mebli, kliknijcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!